Siódma, dziewiąta. Poranek rozgłośni katolickich. W poranku 7-9 kolejny gość, wiceprezes partii Porozumienie i poseł tego ugrupowania Michał Wypij. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Wczoraj w siedzibie Porozumienia w Warszawie obradował zarząd państwa partii i zdecydował o połączeniu z ugrupowaniem Agrounia kierowanym przez Michała Kołodziejczaka. Jak pan zagłosował w głosowaniu nad tą decyzją? Ja się dowiedziałem o tym, że kierownictwo mojej partii rozważa taki wariant na poważnie. To dałem temu zresztą wyraz w zeszłym tygodniu. Ostatecznie uznałem, że nie będę brał udziału w tym posiedzeniu, nie wspieram tego kierunku, nie rozumiem go zupełnie, nie widzę jakiejkolwiek możliwości potencjału, nie widzę elementów programowych, które by łączyły, odbieram to raczej jako jakąś próbę utrzymania mandatów poselskich za wszelką cenę. Nie rozumiem takiego podejścia, jest mi ono dalekie, także przede mną trudne decyzje związane z przyszłością, ale z całą pewnością nie wiąże mojej przyszłości politycznej z Agrounią. Czyli jak rozumiem, no, albo trzeba było wczoraj na zarządzie walczyć o to, by większość członków zarządu zagłosowała przeciw takiemu połączeniu, albo jak rozumiem pana nieobecność na wczorajszym posiedzeniu, odchodzi pan z partii Porozumienie. Cenię sobie lojalność, nie jestem w stanie i nie chcę zresztą nawet pół złego słowa powiedzieć o moich koleżankach i kolegach z Porozumienia. Za dużo razem przeszliśmy, jestem także szefem okręgu, który od zera zbudował struktury i wypracował dwóch posłów. Czuję się bardzo mocno związany z koleżankami, z kolegami i jeżeli widzę, że większość kierownictwa prowadzi rozmowy, a się do nich dowiaduje po fakcie, no to już wiem, że tak naprawdę nie ma miejsca na to, żeby rozbijać partię. Nigdy w życiu tego nie robił, cenię sobie lojalność i szacunek wzajemny. Dlatego uznałem, że skoro się nie zgadzam, dałem temu wyraz w zeszłym tygodniu i decyzję już podejmował każdy z członków Porozumienia we własnym sumieniu. I każdy z nich także będzie podejmował decyzję co do swojej przyszłości. Tak jak mówię, chcę jeszcze porozmawiać między innymi z premierem Jarosławem Gowinem i myślę, że w ciągu najbliższych godzin podejmę ostateczną decyzję. No ale jak sobie tak głośno myślę i ta sprawa nie jest tajemnicą tylko od wczoraj, od kilku dni, to pewnie pan taki telefon do Jarosława Gowina już wykonał w ciągu tych kilku dni, kiedy te rozmowy się toczyły, bo skoro media o nich pisały, no to i politycy Porozumienia o nich wiedzieli. Problem polega na tym, że głównie o tym dowiadywałem się z mediów. I tak jak mówię, no czekamy co najmniej jeszcze jedna rozmowa z premierem Gowinem, dopiero po niej podejmę ostateczne decyzje. A od czego teraz, co może zmienić ta rozmowa, jeśli chodzi, bo jak rozumiem pana ton i pana też argumentację o tym, że nie widzi pan przyszłości tego projektu, to raczej przyszłości swojej w takiej partii Porozumienia z Agrounią łącznie też pan nie widzi. Nie widzę, ale pewien szacunek wobec Jarosława Gowina wymaga tego, żeby jeszcze porozmawiać i być może jest jakieś rozwiązanie, które pozwoliłoby wypracować wspólną drogę. No przyznam się szczerze, że po tym, co wydarzyło się informacjach medialnych, które do mnie dotarły w zeszłym tygodniu i po tym kierunku, które brało obecne kierownictwo, no różni nas podejście do przyszłości i chyba tego podejścia do przyszłości już się nie da połączyć, no ale chcę jeszcze co najmniej jedną rozmowę na ten temat przeprowadzić. A czy wpływ na tę decyzję Jarosław Gowin jakikolwiek jeszcze miał, czy to już decyzja nowej przewodniczącej pani poseł Magdaleny Sroki? Według informacji medialnych i tego, co się dowiedziałem od członków Porozumienia, była to inicjatywa pani prezes Sroki. Także tutaj Jarosława Gowina absolutnie z tym nie łączy. Zastanawiam się, panie pośle, co się stało z Porozumieniem. Może błędem takim założycielskim tego problemu, który dzisiaj narasta do takich rozmiarów, była decyzja o odejściu z rządu. Mimo wszystko, mimo trudnych, napiętych relacji z PiS-em, jakie mieliście, bo jak to złośliwi komentatorzy przypominają, kiedyś rozmawialiście z Jarosławem Kaczyńskim czy Zbigniewem Ziobrą o kolejnych projektach dla Polski. Dzisiaj rozmawiacie z całym szacunkiem z Michałem Kołodziejczakiem i jego Agrounią na temat, no właśnie, nawet nie wiem czego, wspólnej listy wyborczej, wspólnych projektów rolnych. Problemem nie jest to, że za wcześnie odeszliśmy z rządu. Problemem jest to, że za późno odeszliśmy z rządu. Tak naprawdę powinniśmy byli wystąpić z klubu parlamentarnego co najmniej po wyborach kopertowych i wtedy albo unormować relacje między ugrupowaniami w ramach koalicji, albo dążyć do tego, żeby zmienić większość, ponieważ to, co potem się wydarzyło, to, co potem wyprawiało kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, podkupywanie posłów, przykupywanie posłów, wieczne intrygi i krzywdy tak naprawdę na ludziach, w tym także na prezesie Jarosława Gowina,
Daliśmy im wtedy niepotrzebnie czas. Trzeba było postawić te relacje zupełnie na nowo, być może otworzyć ten nowy rozdział w historii porozumienia, ale przyszłości już nie cofniemy. Musimy patrzeć w przód i wyciągać wnioski z błędów, z błędnych decyzji, złych decyzji, nigdy ich nie powielać i przede wszystkim także realizować to, co jest najważniejsze. Nie mogliśmy poprzeć nielegalnych wyborów, nie mogliśmy poprzeć ustawy mandatowej, która nakłada tak naprawdę na wszystkich Polaków mandaty bez możliwości w zasadzie tak naprawdę skutecznego odwołania. Nie mogliśmy poprzeć Lex TVN ani podatku medialnego. Nie mogliśmy także w końcu poprzeć Polskiego Ładu, który okazał się totalnym bublem i spowodował ogromny chaos, zwiększenie inflacji oraz tysiące zamykanych firm. Stanęliśmy w obronie przedsiębiorców polskich rodzin. Z wielu z tych projektów PiS koniec końców się albo wycofywało, albo je korygowało w myśl tego, co proponowali państwo z porozumienia. Dopóki byliśmy w koalicji, faktycznie mogliśmy zablokować i Lex TVN, i podatek medialny udało się także zablokować dużym kosztem nielegalne wybory kopertowe, ale Prawo i Sprawiedliwość było zdeterminowane, żeby zrealizować Polski Ład wbrew zdrowemu rozsądkowi i także interesowi polskiej gospodarki i z tego programu nie chcieli się wycofać. Woleli podkupić naszych posłów stołkami ministrów, niż tak naprawdę spojrzeć prawdzie w oczy, posłuchać ekspertów, posłuchać nas. Koniec końców musieli się z tego wycofywać rakiem, ale chaos, który spowodowali, do dzisiaj odczuwają przedsiębiorcy, dlatego między innymi taka lawinowa ilość zamykanych działalności gospodarczych. Ja rozumiem, panie pośle, że przeszłości nie zmienimy, ale co z tą przyszłością, bo nie będzie panu żal tak po ludzku tej historii, tych wspólnych przeżytych tygodni, miesięcy, nierzadko bardzo trudnych, jak pan wspominał, z pana koleżankami i kolegami z porozumienia? Zawsze jest żal, to jest moja pierwsza kadencja poselska i tak jak mówię, tworzyłem struktury w okręgu od samego początku, od zera. Udało nam się wypracować dwóch posłów, realny wpływ i także znaczenie i zawsze jest żal w takich sytuacjach. Tak dlatego, tak jak mówię, no chciałbym jeszcze porozmawiać z premierem Jarosławem Gowinem i dopóki tej rozmowy nie przeprowadzę, to jeszcze kroków nie podejmuję, no ale myślę, że to jest kwestia oczywiście bardziej godzin niż dni. Zastanawiam się, panie pośle, dopytując jeszcze, bo może jest tak, że to obecne dzisiaj kierownictwo porozumienia z panią poseł Magdaleną Sroką na czele ma lepsze wyczucie. Może w Agrounii jest jakiś potencjał polityczny, którego pan nie dostrzega, a który pozwoli złapać oddech partii porozumienia? Być może. Jednak jestem przekonany do swoich racji, a także do tego, że jeżeli chcemy wygrać z Prawem i Sprawiedliwością, jeżeli chcemy zatrzymać destrukcję państwa, no to musimy stworzyć naprawdę mocny blok. Być może to będzie jedna lista, może dwie listy. Chociaż ja najbardziej optuję z taką jedną, mocną, zdecydowaną listą, która pozwoli wygrać te wybory, zwyciężyć i stworzyć nowy, dobry rząd dla Polski. Scenariusze, w których mam czasami wrażenie, że odczytuję jako próbę utrzymania mandatu za wszelką cenę, mnie nie interesują. Mnie interesuje tylko zwycięstwo. No właśnie, to jeszcze dopytam w kontekście tego ewentualnego zwycięstwa opozycji. Nie będzie panu przeszkadzało, że ten rząd będzie miał w sobie zapewne i w jakiejś formie Donalda Tuska, i w jakiejś formie lewicę? Przecież to, mam wrażenie, spełnienie wszystkiego tego, przed czym porozumienie przestrzegało, tworząc swoje struktury, tworząc swoje zaplecze polityczne i wchodząc później do rządu Prawa i Sprawiedliwości. Przede wszystkim obecnie przeszkadza mi przede wszystkim to, co robi minister Czarnek, czyli wydawanie czy rozdawanie publicznych pieniędzy swoim kolesiom. Przeszkadza mi destrukcja w wymiarze sprawiedliwości i wiele innych spraw, które źle wpływają, czy w jakiś sposób negatywnie wpływają na rozwój Polski. To mi przeszkadza. Spór o to, czy podatki mają być wyższe czy mniejsze, jest sporem absolutnie naturalnym w demokracji. Ale sytuacja, w której tak naprawdę stykamy się z aparatem państwa, który próbuje podsłuchiwać opozycję, obywateli, aparatem państwa, który wykorzystuje wszelkie narzędzia do tego, żeby utrzymać władzę za wszelką cenę, już jest bardzo niebezpieczny. Dlatego uważam, że trzecia kadencja PiS-u dla Polski byłaby prawdziwą katastrofą i przekroczeniem wielu granic, które być może jeszcze dzisiaj boją się przekroczyć. I to dobrze ich poznałem, żeby im ufać i im wierzyć. Są chorzy na władzę i chorzy na utrzymanie władzy i trzeba to zatrzymać dla dobra Polski i dla dobra demokracji. Michał Wypij, wciąż urzędujący wiceprezes partii Porozumienie. No a pewnie dziś może ulec to zmianie, ale wszystko przed nami. Dziękuję pięknie, panie pośle. Dobrego dnia życzymy. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie. 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.